impreza pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego, to chyba dobrze, że wspieracie przede wszystkim ten sport wśród najmłodszych. Tak, pierwsza to jest pod patronatem samorządu województwa dolnośląskiego i cieszy mnie to, że teraz jak akurat zostałem wicemarszałkiem, to osoba odpowiadająca za kulturę fizyczną i sport, udało nam się razem z panem Jerzym Pokojem znaleźć pieniądze w budżecie samorządu województwa dolnośląskiego i zasponsorować, pomóc tą jak ważną imprezę, szczególnie promującą Jelenią Górę, Kotlinę Jelenią Górską, ale i tak samo sport wśród dzieci i młodzieży. Jelenia Góra nie odstaje, ja wiem, że pierwsze miejsce wiadomo, ale poza te drużyny, które słyną z wyszkolenia, ale my jesteśmy w pierwszej szóstce, chyba piąte miejsce nawet dobrze, to chyba dobrze. To świadczy dobrze o szkoleniu dzieci, szkoleniu młodzików, ale później i juniorów, ale później trochę gorzej jest z seniorami. Mam nadzieję, że seniorzy doszkosują i tak samo będą, przynajmniej wyjdą z czwartej grupy trochę wyżej. Panie marszałku, czemu nie jest pan w stroju sportowym? Bo ja wracam z pracy. Czas mam swój roboczy, a czas przejazdu samochodem przebierał się z tak w takiej dzisiejszej.